Dzień dobry. Zapraszam. Przywiozłem pistolety maszynowe. One są jeszcze maszynowe, jeszcze ich nie wytworzyliśmy. Pepeszki. Ale zaraz zobaczycie, w jakim ukompletowaniu i jakie fajne trafienia. Magazynki bębnowe to swoją drogą, to każda pepesza musi mieć. Pan operator będzie uprzejmy tutaj bliżej podejść. One są przebijane, numerowane, z niejednego pieca chleb jadły, niejednego faszystę gdzieś tam ustrzeliły, ale świeżutkie w środku zakonserwowane. Mniejsza o to. Zobaczcie, co się kryje w tej skrzyneczce. Takie bardziej płynne, ruchy płynne tą kamerą, panie montażysto. Ohydna szczotka, której na pewno nie użyjecie, ale jest w komplecie. Czemu by jej miało nie być? Wyciór z takim ruchomym, wiecie, co się tutaj nakładało? Na to pakuły się nakładało i się szorowało lufę. Ale, uwaga, nie wiem, czy słychać. W niektórych, podkreślam, w niektórych jest coś, co wonieje, jakbyś wziął taką benzynę od starego gazika i wymieszał ze smarem i nalał. To nie jest płyn PKB, to jest jakieś sowieckie ustrojstwo, podejrzewam, że straszliwie żrące. Nie wszyscy dostaną pełne, u niektórych będzie bulgotało. Wyciury zostawmy na boku. Magazynek do pepeszy. Wszyscy kojarzycie takie ryflowane magazynki do pepeszy, nie? A to jest pierwsza wersja, wojenna najprawdopodobniej, jeszcze płaskie. Więc jest oprócz bębna taki magazynek. Jest kluczyk. Dużo by mówić o tym kluczyku, bo on jest wielofunkcyjny. Kiedyś może nagram materiał o kluczyku samym. Okej, to jest wyposażenie, że tak powiem, dodatkowe. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. O, są dwie dwukomorowe na płyn i smar. Jest płyn. I też jest płyn. Wojenne uproszczenie. Ale pięknie się upaćkałem. Mi to pachnie miksolem. Kiedyś się do Trabanta dolewało miksol, nie? Do paliwa. Okej. Przejdźmy do meritum. Skrzynia nie jest oryginalna. Nie wiem, po czym jest skrzynia, na pewno nie po pepeszkach. Słuchajcie, to mi wygląda na lekko... Nie, nieużywane, tylko zleżałe. Czyli każdy bęben... O, jak się fajnie kurzy. Każdy bęben ma swoją ładownicę. Mam nadzieję, że jest ich tutaj 20. Sorok szóstoj god, 46 rok. Nie wiem, czy widać w kamerze. 46 rok i brudny paluch leśnego. Nie wiem, kim był MD, ale w każdym bądź... A nie, to jest numer seryjny. 3362 MD. Być może znajdziemy takową pepeszę. To mi się podoba, moi drodzy. To są fabrycznie nowe ładownice na te magazynki łukowe. Szczerze mówiąc, pierwsze widzę. Zawsze widziałem polskie. Tutaj mamy, proszę bardzo, pieczątkę fabryki. Może ktoś to odcyfruje. Widać, że nóweczka nigdy nie używana. Na 3 sztuki. No przykro mi, że nie mam 3 sztuk magazynków, ale chociaż po jednym jest. Okej. Pasy nośne. Też nieużywane, zleżałe. Nie, skóra nie jest sparciała. Ciekawe, czy są jakieś pieczątki wytwórcy no name, ale widać, że sowieckie. No i teraz proszę bliżej, proszę bliżej. Współczesny papier PKB Lik. I są one. Moi drodzy, to nie jest remont. To jest nówka. Jedna jest z gwiazdką. Proszę mi ładnie rozszyfrować w komentarzach, kto produkował z gwiazdką. Ja wiem, wy pewnie też wiecie. Celownik przerzutowy, 20 i więcej.
Wszystko działa, proszę pana. One są jeszcze full auto, jeszcze ten przełącznik działa. Właśnie dzisiaj jadą na wytworzenie. Będziemy z nich robili semi-auto, czyli takie na rynek cywilny. Do każdej z nich dodamy dodatkową lufę. Także będzie jeszcze dodatkowa zapasowa lufa na jedną promesę. One są w większości lata 44 i zakład produkcyjny, a tu nie widać, znajdziemy jakąś inną. W każdym bądź razie, w fabrycznych smarach, zobacz jak to ciężko chodzi. Bum, tak się delikatnie spuszcza. Wolniej, wolniej, panie operatorze, wolniej. Pan trochę za szybko machasz. Dobrze, w 100% zgodne numerycznie, co do najmniejszego kawałka pepeszki. O, w tej mamy coś schowanego. Nie, dostaliśmy dodatkowy kręciołek. No dobra, ale z grzechotką. Nio. Próbuję wam znaleźć taki egzemplarz, żeby było widać numer fabryki. One są wszystkie tak jakoś schowane. Ostrożnie, ostrożnie, żeby potem nie mówili, że leśny to rzuca tym jak jest. Proszę bardzo, do odcyfrowania. Widzicie tą warstwę smaru? Toż to nigdy po wyjściu z fabryki nie widziało użytkownika finalnego. Lóweczka. A, smar w gratisie. Przełącznik działa. Aż sobie z jednej strzelę serią, bo jak wiecie, nic tak nie cieszy. Proszę bardzo, wszystko numerowane po kawałku, ostrożnie. Ok, jadą na wytworzenie na semi-auto. Na stronie wunderwaffe.pl można już kupować. A jak ktoś z was się zastanawia, dla kogo, to Jezu, ja nie mam pozwolenia na broń jeszcze, to na co ty, człowieku, czekasz? To one czekają na ciebie. W opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu masz taki link. W tym linku jest napisane, jak prosto zrobić pozwolenie na broń. O, znowu coś tutaj nam w środku, w kolejnym egzemplarzu. Taki sam. Tyle. Bardzo się cieszę, bo nowych to ja jeszcze nie miałem, a mam. Trzymajcie się i do następnego filmu. Teraz pan kliknie, żeby się wyłączyło tam na górze.